Szanowni Państwo, kochana Platformo, gospodarka ma służyć ludziom. I dlatego nasz panel i zagadnienia gospodarcze zostały ujęte pod wspólnym tytułem Lepsze życie. Lepsze życie Polek i Polaków. Bo gospodarka ma zapewniać, że wszyscy będą korzystać z owoców wzrostu. Lepsze życie, odwołując się do znanego polskiego porzekadła, że lepsze jest wrogiem dobrego, lepsze życie jest wrogiem dobrej zmiany. I dlatego chcemy... I dlatego w ramach budowania lepszego życia Polek i Polaków chcemy realizować ambitny plan dogonienia Europy Zachodniej pod względem dobrobytu i pod względem wynagrodzeń. To ambitny plan, ale kto jak nie my jest w stanie go zrealizować? To przecież Platforma Obywatelska przeprowadziła Polskę przez największy kryzys. A oprócz tego to my mamy program. Program, który odwołuje się do ludzi, który odwołuje się do energii, inicjatywy Polaków, a nie polega na scentralizowanym rządzeniu. Fundamentem naszego programu gospodarczego jest praca, bo to praca tworzy dobrobyt, a nie zasiłki wypłacane kosztem zwiększania zadłużenia czy podatki. To praca, dobrze wydajna praca, dobrze opłacana praca, praca, która daje poczucie satysfakcji i poczucie bezpieczeństwa, jest źródłem dobrobytu, źródłem pewności siebie i daje poczucie bezpieczeństwa rodzinom. I to jest właśnie ta podstawowa różnica, która różni nas od naszych politycznych przeciwników. Tak zwany program Morawieckiego to nic innego jak powrót do epoki centralnego planowania. To naiwna wiara w etatyzm, wiara w to, że to państwo może decydować, czy produkować samochody Syrena, czy pralki Franie. Otóż to nie są decyzje, które powinny zapadać w gabinetach urzędników. Pan premier Morawiecki, siedząc w gabinecie i w budynku, w którym mieściła się przez wiele lat Komisja Planowania, przesiąkł zapewne duchem tego planowania, bo te wszystkie jego pomysły oznaczają cofanie się do przeszłości. To nie urzędnicy mają wymyślać drony i lukstorpedy, siedząc w swoich gabinetach. To robią ludzie, Polacy. Trzeba im stworzyć do tego dobre warunki. Dlatego zadaniem państwa nie jest budowanie kopalni czy stoczni. Zadaniem państwa jest stworzenie warunków sprzyjających, żeby to przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy, ludzie z inicjatywą, energią, mający wizję, innowacyjni, byli w stanie realizować swoje biznesowe marzenia, żeby byli w stanie realizować swoje projekty gospodarcze. Wszyscy na tym zyskamy. Szanowni Państwo, nasz panel dyskutował bardzo wiele propozycji. Chciałbym przytoczyć tu właściwie tylko niektóre z nich, ponieważ jest ich tak dużo, że nie tylko świadczy to, że jesteśmy pełni inwencji, jeśli chodzi o kształtowanie polityki gospodarczej, ale także jesteśmy przygotowani, żeby sprzątać Polskę po państwie PiS. Bo po państwie PiS nastąpi Polska Obywatelska 2.0 i o to powinniśmy się starać. Podtrzymujemy nasze pomysły z kampanii wyborczej sprzed roku, że dobrym rozwiązaniem jest jednolity kontrakt na zatrudnienie, że dobrym rozwiązaniem jest też jednolity podatek. Zresztą rząd PiS podkrada nam te pomysły, o czym już była mowa. Dobrym pomysłem jest również, i będziemy starali się to realizować, jest stworzenie warunków dla uzupełniania oszczędności w tak zwanym trzecim filarze emerytalnym przez określone ulgi i wsparcie ze strony państwa. To nam zapewni wzrost oszczędności krajowych, ale także będzie służyło zabezpieczeniu bytu polskich rodzin na starość. Chcemy zwiększyć wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych i średnich, zapewniając im wsparcie na start. To będą szczególne, cały zestaw szczególnych ulg i warunków, który będzie ułatwiał podejmowanie działalności gospodarczej, zwłaszcza w kierunku działalności obciążonej trochę większym ryzykiem, jaką zawsze jest działalność innowacyjna. Będziemy starali się
wspomagać tych najsłabszych na rynku pracy. Będziemy rozważać możliwość zastosowania dopłat do subsydiowania niskopłatnych miejsc pracy, tak żeby ci, którzy wchodzą po raz pierwszy na rynek, nie musieli borykać się z biedą, ale żeby mogli po prostu w trakcie swojej pracy uzyskać doświadczenie, a jednocześnie otrzymywać godne wynagrodzenie. Usuniemy cały szereg absurdów, które w tej chwili istnieją, które są mnożone jeszcze przez ustawy przyjmowane przez państwo PiS, związane z obciążeniami podatkowymi. Dokonamy całkowitej rewolucji, jeśli chodzi o ordynację podatkową. Przygotujemy kodeks podatkowy od nowa. Będzie prosty i będzie spełniał te zasady, o których mówiliśmy. To podatnik będzie tutaj postacią uprzywilejowaną, a nie aparat skarbowy. Tę zasadę przyjaznego prawa dla obywateli będziemy rozciągać także na inne dziedziny. Innowacja jest jednym z filarów i motorów postępu, ale nie uda się jej wprowadzić w gospodarce w sposób odgórny, dekretując czy nawet zwiększając wydatki na badania naukowe i rozwój. Innowacja gospodarki takiej jak gospodarka średniej wielkości, polska gospodarka, dokonuje się w tej fazie rozwoju w sposób najpełniejszy poprzez import technologii zagranicznych. My, w przeciwieństwie do PiS-u, nie obawiamy się technologii zagranicznych, nie obawiamy się otwarcia na świat. My chcemy z tych osiągnięć światowej myśli technologicznej korzystać pełną garścią i nie pozwolimy na zamknięcie Polski w skansenie tylko dlatego, że takie są obsesje przywódców politycznych partii rządzącej. Nie godzimy się też na to, aby gospodarka podlegała centralnemu sterowaniu i to nawet nie z rządu, ale z siedziby partii na Nowogrodzkiej 84. Tam rodzą się jedynie anachroniczne pomysły. Te pomysły cofają nam wstecz. Prezesie Kaczyński, premierze Morawiecki, nie idźcie tą drogą do tyłu. Polska chce się rozwijać. Żeby zrealizować te wszystkie pomysły, musimy odsunąć PiS od władzy. Kto odsunie PiS od władzy? Platforma. Bardzo dobrze.